Tym razem flażolety naturalne, tak to się śmiesznie nazywa. One powstają w gitarach, zarówno klasycznych, akustycznych, jak i elektrycznych, bezproblemowo na piątym progu, siódmym, dwunastym. Włączę czysty kanał i teraz pokażę, jak to brzmi. Zapędzam i gram jakieś swoje pierdoły, ale zasada wydobywania tego flażoletu naturalnego polega na tym, że mam nadzieję, że to jakoś to dobrze ujmę kamerą. Chodzi o to, żeby tylko trzymać palec przy strunie i uderzyć w tą strunę. Nie dociskamy dźwięku. Jak dociśniemy, to jest tutaj dźwięk, prawda, w standardowym stroju D. Chodzi o to po prostu, żeby leciutko dotykać, tak nawet, żeby ta struna się nie ugięła pod naszym, pod palcem. O, na przykład niektórzy by tak, wtedy tłumimy. Tu chodzi o to tak, żeby ledwo opuszkiem dotknąć. Ważne też jest, żeby ten dźwięk, który uderzamy piórkiem, żeby był zdecydowany, żeby nie było jakieś takie mizianie, bo nawet jeśli tutaj dobrze przyłożymy palec, akurat na siódmym progu, to jeśli będziemy tutaj miziać tą strunę leciutko, to nie za bardzo coś z tego wyjdzie. Można się zastanawiać, czy na pozostałych progach też będzie wychodziło. Naturalnie wychodzi, ale bardzo słabiutko, na przykład na pierwszym progu. Taki gwizd jakby słychać czasem. Piąty próg, więc dlatego było wyraźnie słychać. No, na szósty właśnie słabiutko. Tutaj gdzieś też na przykład na piętnasty. Właśnie na szesnastym progu też wychodzi. Chociaż w niektórych może nie wyjść, tym bardziej w klasycznych, jeśli tutaj trzeba było tutaj gdzieś naciskać ręką. Ale na 24 progu, czyli tutaj, gdzie są dwie kropeczki, też wyjdzie. Czyli naturalnie, tu gdzie dwie kropeczki, tu gdzie te dwie kropeczki, będzie wychodziło. Czyli podsumowując, wychodzi w miarę fajnie i całkiem przyzwoicie na każdej gitarze, na piątym progu, siódmym, dwunastym. Na 16 też wychodzi, jeśli dosięgniemy do niego w klasyku. No i na 24, jeśli mamy. Naturalnie w innych mniej lub gorzej też wyjdzie. Fajne ćwiczenie jest tak, że robimy kostkowanie naprzemienne, na przykład na strunie D. Taki efekt flażoletu można zrobić.
Chester. Na cienkich. Właśnie na przesterze właściwie prawie na każdym wychodzi, tylko na jednym jest bardziej stłumiony, na drugim progu mniej. Także mam nadzieję, że to jakoś pomogło. Papatki.